Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, tak na szybko, bo sobie teraz właśnie przypomniałem, że potrzebujemy chyba zaproszenie od Lorda Inkwizytora, widzę, że jest połowa dnia. Dobra, co do ceremonii w mojej katedrze. Mój panie, czy mogę prosić cię o przysługę? Słucham. Czy mógłbyś wziąć udział w dużej ceremonii w mojej nowej katedrze? Razem z biskupem będziemy modlić się, by do miasta znów popłynęła woda. Nie mam czasu na takie bzdury. Ale potrzebujemy uczestnictwa kogoś ważnego. Spróbuj znaleźć kogoś z królewskiego dworu. Aha, no właśnie, czyli tak jak mówiłem, raczej to będzie kupiec. Byłem wręcz pewien, że to będzie kupiec. No, i się nawet tak do was w sumie nie przywitałem. Powiem wam, że osobiście miałem znów lekką przerwę w Graveyard Keeperze, więc w sumie też, bo mieliście teraz... tą grę znowiakak, Infection coś tam, Infection Free Zone? Tak. Chyba tak nazywało. No i Palward oczywiście. I ogólnie, jeżeli chodzi o Palwarda, to bardziej się zgłębimy na pewno w niego, bo ta gra ogólnie mi naprawdę bardzo podeszła. Mega mi podeszła. Dobra, widzę, że tak. Konkola ogólnie możemy zapytać o pradawny Kilof, który oczywiście też sobie postaramy ogarnąć. Euryk, tutaj oczywiście to jest DLC. Markis Theodor, tu musimy zbudować jego warsztat. Alaric Krew. Dostań się do domu Adama i znajdź pewne klucze. Zrób 3 wazony i zajmij się Adamowi. No właśnie, tutaj też to musimy ogarnąć. Najpierw chodźmy do obozu uchodźców. Zobaczmy, ile oni mają szczęścia. 9 na 12, chciałbym powiedzieć 19 na 12. Okej, okay. Miejsce pracy Theodora możemy zrobić. I to by było w sumie okej. Okay. Róbmy. To gdzie? I w tu? Nie, to mało. Za mało. Gdzie jest to miejsce pracy Theodora? Na dole? Na górze? Kurde, Theodor! Nie wiem gdzie, czy ja mogę myszką szybciej to zrobić? Mogę. Okej. Okay. A, czyli mogę tutaj to zrobić. Mogłem to zrobić, tylko po prostu jakoś dziwnie się zaznaczyło. Oczywiście zróbmy to. Mam trochę durability, czy szczęście nam spadło, nie durability. Mamy to. Chodźmy do Theodora. Gdzie on jest? Panie Theodor, tu jesteś. Ruchy kluchy leniwe. Nie teraz. No jak nie teraz? No jak nie teraz? Chodzisz w kółko. Kolego drogi, co ty robisz? Już? Co ty robisz? On jest jakiś dziwny. O, no. Dobra robota. Teraz mamy wolne miejsce w obozie. Niedługo dołączą do nas też moi przyjaciele. Nie mógł przybyć tu od razu. Przebywanie w mieście nie jest dla nich bezpieczne. Przed nimi masa przeszkód. Poza tym nie jest tak łatwo porzucić dom bliskich, swoją społeczność. Nie wspominając o tym, że trudno jest opuścić miasto potajemnie. Jest to wręcz śmiertelnie niebezpieczne. Straż miejska ma listy ludzi, których inkwizycja uważa za podejrzanych o herezję. Bądźmy zatem cierpliwi. No dobra. Więc tak, to już mamy zrobione. Co nam jeszcze zostało? Kolejne łóżko możemy teoretycznie zrobić i ulep szczele. No i do uchodźca, ale to musimy mieć dwa szczęścia. Chodźmy od razu do kostnicy. Dla kostnicy mnie o 3 trupy leżą. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ile was tutaj jest? Ale tu było wolne. Tu było wolne. Wiecie, no mnie już w sumie trupy zbytnio nie interesują, bo mamy co chcieliśmy. Więc nie muszę mieć nie wiadomo ile tego cmentarza. Wiem tylko, że po coś robiłem biały proszek, kurczę nie pamiętam po co. Kurczę nie pamiętam po co. Tutaj sobie zombiaki ładnie pracują. Zróbmy więcej tych skrzyń. No i zaraz też będziemy musieli chyba podejść do naszej czaszki. Bo z tego, co mi wiadomo, mieliśmy również iść do Mietka, tak. Mieliśmy iść do Miecia. Gadająca czaszka. Jak tam kasa? Zgadza się? O, 1,5 golda. Nie jest źle. Mam jakieś przedmioty, które miałem oddać? Medalion łowcy, gliniany garniec, smoły. Nie pamiętam. Dobra, złote winko. Widzę, że robią się delikatne pustki. Kurde, blanszka, jestem czaszka. Tu jeszcze jakieś winko, piwko. Będzie git.
To sobie oddajmy. No miałem te garnce zrobić na pewno, to też pamiętam. Rozumiem, że jeszcze nie nadszedł kolejny dzień. Okej, to nie jest problem. Musimy dostać się teraz do naszego gargulca. Gargulca, Boże. Do naszego... Jak ty się nazywałeś? Gdzie ty jesteś? Nie pasterz. Giganter Konkol, o. Naszego Konkola. Dlaczego gnianego garnca smołu nie mogę oddać? Dlaczego on był potrzebny? Kurde, nie pamiętam. Dobra, Konkol. Górski port. On był niedaleko górskiego portu, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy on był w nocy. Nie, był teraz. Okej. Okay. Konkol. Kup prezentny kilof. Czego chcesz? Psujesz mi interes. Z tego co widzę, jestem obecnie twoim jedynym klientem. No to kup coś i wynocha. Potrzebuję prawdopodobnego kilofa. Poważnie? To dość rzadki przedmiot. Podobno należał kiedyś do pierwszego króla. Naprawdę go chcesz? No to pomóż mi z moim garbem. Lekarze nic nie potrafią poradzić. Znajdź wieźmę, która potrafi. Chcę wyglądać tak jak wszyscy. Co ty sprzedajesz w ogóle? A, same pierdółki. No dobra. Wzgórze wiedźm. Idziemy wiedźm. Może jeszcze jest? Jeszcze nie śpi. Poprosił, żeby pomogł Konkolowi. Jak się masz, skarbie? Czy staruszka może ci dzisiaj służyć? Klotyldo, umiałabyś usunąć człowiekowi garb? Och, tak mi przykro, skarbie. A taki jesteś młody. Daj, no niech zobaczę. Nie, to nie o mnie chodzi. Nie o ciebie? Dzięki, niech będą prawdopodobnym Bogu. Taki piękny grabarz z garbem. A fe? Uwierz mi, to nie ja. Mój, przyjaciel. Chciałby wyglądać tak jak wszyscy. O, rozumiem. Weź ten zwój z zakręciem. Będziesz też potrzebował mrocznego organu. A to luz. To akurat luzik bluzik. Nie ma problemu. Dobra. Czyli tak, musimy jeszcze iść na szybciorka. Tylko nie wiem, czy zdążę. Mam nadzieję, że zdążę. Ja to mogę użyć w jakiś sposób? Nie. Po prostu mroczny organ, tak? Nie wiem, czy Konkol tam będzie w nocy. Może być problem. Mroczne serce. Konkol, jestem. Pokaż mu zwój. Co tak długo? Nawet z moją chorą nogą zrobiłbym to szybciej. Chcesz się pozbyć garbu, to bądź cicho i słuchaj. Mam magiczny zwój, ale musimy jeszcze znaleźć mroczny organ. Mroczny organ? Łatwizna! Co chcesz? Serce, mózg czy jelito? No, serce mam chyba. Czekaj tu na mnie jutro. Ale to mam! Ja to mam! Kurwa, ja to mam, ludzie! No mniejsza, dobra. Nie chcesz, to nie chcesz. Dobra, więc tak, musimy ogarnąć kupca i biskupa, to już potem będzie ludzik, bluzik, arbuzik, bez problemu. W obozie musi być 11 osób, to damy radę. Jak najbardziej. Dostań się do domu Adama i znajdź prawdopodobne klucze. Zrób 3 wazony i zajmij się Adamowi. No właśnie. 3 wazony i zajmij się Adamowi. To może być trudne. Bo ja nie ogarniam tych wazonów w ogóle. No ale okej. Okay. Adam jeszcze stoi i zobaczy, jakie to były te wazony, bo mówię, już troszeczkę miałem przerwy. To miały być takie białe wazoniki, okej. Okay. No dobra. Ukochany domek, zróbmy te cholerne wazony. I będzie spokój. Tylko jak się je robiło? To jest dobre pytanie. Jak się robiło te cholerne wazony? O, tu były. Porcelanowy dzban. Białe proszki mi były do tego potrzebne. No dobra. I potrzebujemy 6 białego proszku. To nie jest problem. To jest żaden problem, jakbym tak to powiedział. Pracownia alchemiczna. Tu były zębiaczki, które miały mi to chyba robić. Chyba. A chyba nie. Nie no, chyba tak. Ty coś porobiłeś. Ty coś porobiłeś, tylko pytanie, gdzie ty to porobiłeś? No właśnie. No właśnie. Gdzieś ty to porobił. Tu jest pień. Czy ja mogę mroczny organ na przykład tutaj gdzieś przenieść? Mogę czy nie mogę? Nie mogę. Niedobrze. Kurde blaszka, jestem czaszka. Tu nie ma. Tu też nie ma. Tu też nie ma i tu nie ma. Dobra, wiem gdzie jest. Haha, wiem gdzie jest. A czemu wy nie pracujecie?
Czego wam brakuje? Papieru wam brakuje. Nie może być. Nie może być. Ja wam papier zrobię, to nie jest problem. Gdyż to sporo książek nam się porobiło. Gdybym jeszcze miał miejsce, to było dobrze. Ocie pieruny. Trochę nam tego przybyło. Dobra, to nie jest problem. To nie jest problem. Zrobimy sobie troszkę papierku. La papiero. Ulotki nie chcemy. Stołu badawczego również nie chcemy. Papier to ja robiłem tu. Prawda? Prawda. Papier ze skóry wieprzowej. Skóry mamy od cholery, więc luz, bluz i orzeszki. Ja mogę wziąć zębiaka tutaj, żeby robił? Chcę ciebie wziąć. Mogę postawić? Nie mogę. Niedobrze. Miałem nadzieję, że jednak postawimy sobie zębiaka. To nie, to ty idź, wracaj tutaj, gdzie byłeś. Hop. Nie mam miejsca. Nie mam miejsca, no ale już mam. Dobra, w ogóle pypciów to mamy też od cholerki. Nie wiem, ile tam zostało jeszcze perków do odblokowania. Chyba niewiele. Chyba niewiele. No i widzę, że marchewek też tam troszeczkę ubywa. Dobra. Akurat widzę, że mamy jeszcze dzień astrologa. Astronoma, nie astrologa. A może i astrologa? Nie pytajcie mnie o takie rzeczy. Nie pytajcie mnie o takie rzeczy. Ja w ogóle wstałem o godzinie, bo nagrałem tego dnia, w którym teoretycznie będzie opublikowany odcinek, więc oczywiście nie nagram ich zbytnio więcej przed dzisiejszym dniem. Tylko po prostu jest godzina 13, no tak 13.30 nagram, 14.30 renderuję, no akurat odcinek powinien być na 18. No i dzisiaj ogólnie mam taki wolniejszy dzień, gdzie mogę sobie usiąść i ponagrywać lekki zapas, bo mam lekko teraz przepieprzone w pracy i po pracy również. Nawet nie mam kiedy odcinków nagrywać. A nie chcę was zostawić bez niczego, więc no niestety, to tak wygląda. Więc zapewne dzisiaj nagram kilka odcinków z Grave Keepera, postaram się może nawet go skończyć. Przynajmniej fabułę główną skończyć. No i potem lecimy oczywiście z Palworld i z World of Horror, bo tak naprawdę mam już w większości potłumaczone wszystko z World of Horror, więc seria na pewno będzie kontynuowana. No i myślę, że wam również się to spolszczenie spodoba. Więc tak, teraz głównymi seriami oczywiście będzie Palworld plus World of Horror plus domieszka Infection Free Zone, który mi też no, w sumie podpasował. W sumie podpasowała mi ta gierka. Więc tak to wygląda. Dobra, czy ja mam tu jeszcze jakieś marchewki? No ma marchewki. Ja bym nie miał marchewek. Dobra, zróbmy te cholerne dzbany. Te dzbany się robiło w ten sposób. Niech się robią. Niech się robią, a Shiro sobie tutaj może podkłada rzeczy. Jaki ja mam tu jebnik. Jaki ja mam tu pierdolnik, a nie jebnik. Porażka. Kurde blaszka to porażka. Dobra. Zróbmy sobie więcej gwoździ, bo gwoździ się też nam przydadzą. To są rzeczy, które się nigdy nie marnują. I zawsze są potrzebne. Wodę moglibyśmy sobie w sumie odłożyć na razie. Ja ją wziąłem jeszcze. No nie. Ja ją jeszcze wziąłem. No nic. Widzę, że tutaj też dużo rzeczy jeszcze nam pozostawało. O kurde. No bardzo dużo rzeczy. Bardzo, bardzo dużo rzeczy. Oni niedługo nie będą mieli gdzie tego nawet odkładać. Tego to widzę. Nie wiem, co z tym w sumie robić. Rzadki sztylet. Mi to jest potrzebne? Chyba nie. Chyba nie. Nie. No mówię, przydałoby się lekko tutaj zrobić porządek z tym wszystkim, bo jebnik jest niesamowity. Nie będę was okłamywał. Jebnik teraz zrobiłem normalnie na maksa. Jeszcze deski są produkowane non stop. To w ogóle jest kamień. Czemu tu jest kurwa kamień? Czemu Shiro ty tutaj wrzuciłeś kamień? To jest mega, mega pytanie. Czemu ty masz tutaj kamyczek? Czemu on nie jest tu? Znaczy, znając życie, to nie ja nawet... Kurwa, wzięło mi wodę. Odłóż mi tu wodę na razie. Nie odłożyło mi jej. Oczywiście mi jej nie odłożyło. Oj.
Ja to jestem udany. Ja to jestem udany. Dobra, tu jest maks kamienia, kamień. Następny oczywiście kładziemy tutaj. Tutaj. I w sumie deski też by się tutaj przydało odnieść, ale na razie jeszcze chyba nie. Srebro i chisel. Też to nie jest miejsce na to. Tu opały, tu jest węgiel. Tu są te części. Czemu tu są kurwa opoły? Co tu się od Janie Pawla? Co tu się od Janie Pawla, to ja nie wiem. Proste części to nie? Puch, puch. Dobra, mniejsza. Bo idę odnieść tą wodę i zaraz idziemy na górę. Czy na górę? Idziemy do. Idziemy do naszych kolegów z obozu uchodźców. Dobra, winogrona jeszcze jakieś są. Wszystko jest. Gitara. Obóz uchodźców. 4 na 12. Czy ja tu mogę coś robić? No nie mogę. Nic się nie stało. Dobra, zróbmy nowego uchodźcę. Jakkolwiek to brzmi. Widzę, że kolejnych 11 już mamy. No, nie teraz. Jezu, on ma jakieś problemy ze sobą fizyczne i psychiczne. W teorii mógłbym cebulę sprzedawać. Bo widzę, że oni mają tutaj full. Oni mają tutaj full, tak? Kurde, oni mają aż nadto tych rzeczy tu. Cebuli mają od cholery, wody mają od cholery. To się one też robią. Tu jakaś pannica ma do nas jakiś interes. Nie zajmie ci dużo czasu. Czy chcesz, abym zlecił ci pracę, grabarzu? Chyba zleciła. To zależy od ilości tej pracy i od wynagrodzenia. Dobrze, potrzebuję nagrobka dla jednego z moich znajomych. Niestety moje narzędzie zostały w mieście. Czy możesz znaleźć dla mnie jakieś inne narzędzia? Mogę. I przyjmij kondolencje z powodu swojej straty. Co się stało twojemu znajomemu? Według gazet udusiłam go podczas naszej nocy poślubnej. Ale to oczywiście obrzydliwe kłamstwo. Tak jak plotki o uduszeniu moich poprzednich trzech mężów. To była po prostu seria nieszczęśliwych wypadków. Tam wiesz jak to jest. Dzika pasja, alkohol, odgrywanie ról. Specjalne zabawki zwiększające pożądanie. Tak właściwie ode mnie potrzebujesz? Potrzebuję 5 żelaznych dłut i 10 drewnianych klinów. W zamian oferuję dużą zniżkę na moje towary. Spoczyj. 5 żelaznych dłut. O ile mamy patyki, to nie będzie to żadnym problemem. Tylko miałem do ciebie jeszcze iść. Dziadu. Gdzie ty jesteś? Czemu on se poszedł? Gdzie jest ten mózgotrzep? No nie ma, a jest tutaj, okej. Okay. Wiesz, grabarzu, to niesamowite. Byliśmy żałosnymi uciekinierami, przerażonymi, bezbronnymi, zdesperowanymi, skazanymi na porażkę. A teraz staliśmy się dumnymi osadnikami, którzy patrzą w przyszłość z odwagą i nadzieją. To by się nie mogło udać bez twojej pomocy, przyjacielu. No tak. Bez sensu byłoby zaprzeczać, ale to również dzięki tobie. Co więcej, mamy poważny potencjał dalszego rozwoju. Rozmawiałem potajemnie z sołtysem miejscowej wioski, Rodrykiem. Nie miałby nic przeciwko nawiązaniu z nami więzi handlowych i nie tylko. Bardzo się cieszę, że tobie i twoim ludziom tak się układa, Markizie. Nadszedł więc czas, żebym wypłacił ci ostatnią część twojej zapłaty. Mam też dla ciebie osobisty prezent. Tę książkę. Napisał ją mój bliski przyjaciel. Stracił życie, kiedy uciekliśmy z więzienia. Bardzo ci dziękuję, Markizie. Czemu Markiz jest z mojej litery? To ja ci dziękuję, przyjacielu. Udało ci się odprzeć swój obóz, ryzyko śmierci, głodu i pragnienia, coś tam, nieważne. Dobra, 3 fajne posągi. Bardzo fajne, bym powiedział. 1 gold. No tak 2 na 10, no, co ja mam mówić? Potrzebujemy łoża. I potrzebuję, a nie, łóżko to jest, to nie to, to nie, 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 nie. 4 opoły, 10 pszczółek. To też się da zrobić. To się bardzo da zrobić, bym powiedział. Proszę mi tak nie sejwować często. Dobra, to odchodzi sobie do lamusa. Złoto niech też zostanie, coś jeszcze wrzuciłem. Teleportujący kamień. Dobra, to na razie też zostawmy, bo nie wiem, do czego jest to potrzebne. Do czegoś na pewno, ale nie wiem do czego.
Tak samo nie wiem, czy rzadki sztylet jest nam do czegoś potrzebny. No i właśnie, odmarł tym kuniem najpierw, bo zaraz Adam se pójdzie w cholerę. Panie Adamie, mam dla pana garnce, tylko bez złota i miodu. Trzymaj, pokaż mu wazony. Adam, popatrz tylko na te wazony, to dzieła sztuki. Wazony? To nie są wazony, tylko pokrzywione doniczki. Myślisz, że jak jestem głupcem i pijakiem, to możesz mi podłożyć te śmieci? Nigdy! Dobra, nie nerwuj się. Jakich wazonów potrzebujesz? Pięknych, rzadkich i drogich. To do tych wazonów kupuję je tylko po to, żeby je rozbić. Masz tu 5 silverów. Tylko 5? Może lepiej zatrzymam je dla siebie. Masz. Mogę porozmawiać z kupcem i zrobić takie wazony, jakich potrzeba. Potrzebujemy dnia kupca. Potrzebujemy dnia kupca, bez żadnego gadania. Niedobrze, myślałem, że sobie skończymy ten quest z Adamem, bo nie lubię tego ochołka. Potrzebujemy opołów. Opołów i pszczółek. Opoły gdzieś tu były. No właśnie, opołów tu od cholery jest. Aż nawet chyba je wziąłem zbytnio za dużo. Użyję myszki. Pyk, 90 starczy. Pszczółki były chyba gdzieś tutaj, prawda? No, no były. Nawet dwa razy. Ile ja tu mam sypu? Żelazne dłuto. To jest żelazne dłuto? Tak, to jest żelazne dłuto. Tego dłuta to byśmy zrobili sobie więcej trochę. To jest jedno. Ona chciała 5 czy 10 tego dłuta? Postacie. Ona chyba chciała 10... 10? Nie. Porozmawiam z konkurentem z tego wieczora. To też, kurde. Dostań się do domu Adama, nie krew, nie ule. Zrób dla niej 5 żelaznych dłut i 10 drewnianych klinów. No to 10 klinów to bez problemu żadnego. No, ale nie tyle. Dyszka. Jestem myszka. Możemy się przejść jeszcze do kostnicy na chwilę. Zostawić ten... To mroczne serce. Zostawmy sobie to, gdzie było. To są mózgi. Proszę mi nie brać mózgów, ile można. Proszek biały również zostawię, też nie jest potrzebny. Czemu wy nie pracujecie? Nie, no jeden pracuje. Dwóch pracuje, okej. Okay. Pracują jednak. Wracam honor. Dobra, to zostawmy. To się nie przyda nam już. Ty, koleżko, to w ogóle... Nie rób tych opowieści, tylko rób książki. Dobra. I tu nieskończoność. Ja wiem, że pypki to już tak w sumie w ramach rekreacji nam tutaj robią, ale zawsze coś będzie. Pracujcie. Pracujcie. A, tu w ogóle nie ma chyba zębiaka. No nie ma. No papier tu jeszcze zostawię. Może być taki jebnik. A, co mi tam. Dobra, zostawione, zostawione. Coś jeszcze miałem zostawić. Miałem zrobić te dłuta. No zróbmy je. Tylko robiłem je w... Tu? A no tu. Oczywiście nie mam, kurwa, patyków. Dramat. Patykowy dramat. Czemu tu nie ma patyczków? Liczków, patyczków. To mogę rozwalić? Nie mogę. To mogę? Też nie mogę. Ole! Teraz mam dobry miecz. Na hita cię zdzieliłem. Ole! Ole! Ale jestem kurde fajny. Widzieliście? Nawet ich nie musiałem trzasnąć, one zniknęły w sumie. Ale jestem dobry. Jestem dobrym graczem Ligi Legend. Kurde, powiem wam, że nie gram w ligę już chyba no ponad rok, jakby nie patrzeć. Ale ostatnio miałem jakąś taką lekką ochotę, żeby wrócić i wbić w sumie tego golda czy platynę. Tak, żeby pokazać, że jeszcze potrafię. Że mimo swojego wieku jeszcze nie jestem takim starym zgredem, który nie potrafi wbić golda w głupiej grze. Może chcielibyście zobaczyć takie moje zmagania? Piszcie oczywiście, piszcie. Chociaż nie powiem, bo wiele osób tej ligi nie trawi. Ja sam jej nie trawię. Ale grałem swojego czasu. Grałem. Żałuję? Trochę tak.
Czy zagrałbym jeszcze raz? Z pewnością. Kurde, nie mam miejsca. 6-9. No, odłóż to 9. No. Łobuz! Łobuz! Łobuz łochodźców. 4-8. Zróbmy kolejny ul. Ale to zrobię tą myszką, wiecie, bo w sumie tutaj to strasznie durne. O, nawet 2 zrobiłem. Ej, no to luzik sobie. Jeszcze jeden ul i mamy komplet. I będzie łobuz cały wykonany. Tam da plus 1? Nie. Po prostu garnce miodu robi, okej. Okay. No to tak zwana 10, no. Zbuduj ule. No zbudowałem. Pozdrawiam wszystkie ule. Czy to już? To jeszcze nie teraz. On coś tu jeszcze nam zostawił. Ej! Wow! Halo! Alko pralko. Dobra, ukochany dom. Dzisiaj będzie msza ogólnie. Trzeba pamiętać. Zmedytujmy delikatnie. Tak do dnia. Przynajmniej do dnia. Bo widzę, że tak. Zaraz będzie ogólnie dzień naszej wdzięczki. Niewdzięcznej wdzięczki. Zostawmy sobie pszczółki, bo... Kurwa, zostawmy sobie pszczółki. Ciekawe gdzie. Ciekawe gdzie Cesiro zostawisz te pszczółki. Ciekawe. Zostaw sobie garniec. Garniec, garniec. Shiro garniec. Tu jest szkło, inne pierdolety. Nie to. Ogólnie to tak, wziąłbym ten mózg i resztę. Zostawiłbym pszczółkę. Panny Maję. Rzadki sztylet. Co to kurwa jest rzadki sztylet? No chyba to nie jest coś, co potrzebujemy, prawda? Raczej tak. Więc na razie ten rzadki sztylet zostawmy też. On się nie przyda. Łąc się nie psyna. Kostnica. Tam kolejne ciało sobie gnije. Bardzo miło. Jakie to są mózgi? O, serce jest bardzo dobre. Serduszko jest bardzo dobre. A to do wyjebania. Ja w ogóle muszę troszeczkę przestać przeklinać w tych filmach, wiecie? I łuką kola mieliśmy. Kurwa, nie wiem. Powiedziałem, że mam przestać przeklinać i zacząłem przeklinać jeszcze bardziej. Ja to jestem genialny. Dobra, co dalej? Co dalej, to nie pamiętam. Dobra, nie no, chciałem iść na pewno czas do obozu uchodźców, zrobić... Kończyć raczej tego questa. Torba uniwersalna. What? A co nam to robi? Czemu ja to mam tak? Co? Wow! Opublikowano nową technikę i otrzymano torbę uniwersalną. Wow! Książka za 75, wow! Dziękuję, Markis! Dziękuję! Dobra, ty chciałaś ule? Serbarka. Powiedz, dobry człowieku, czy ktoś poprosił cię o przekazanie mi czegoś? Listu na przykład? Nie, stało się coś? Wyglądasz na chorą. To bezsenność i nerwy. Nie mogę przestać myśleć o moim synu. Ma okropne kłopoty. Opowiesz mi o tym? Należał do królewskiej straży. Marzył być strażnikiem od maleńkości. Ale niedawno... Przepraszam, trudno mi o tym mówić. Mój syn kichnął podczas uroczystego przemówienia króla z okazji święta Wielkiego Oczyszczenia. I dostał za to nagane? Chciałabym. Został zwolniony, stracił dom i wszystkie oszczędności. A do tego nałożono na niego ogromną grzywnę. Musiał sprzedać mój warsztat grabarski, a i tak pokryło to tylko część grzywny mojego syna. To straszne. Ale nawet teraz, gdy żyję jak wyrzutek, wciąż jestem matką i muszę pomóc mojemu dziecku. Czy mogę cię prosić, abyś wybudował dla mnie warsztat grabarski? Nawet tutaj mogłabym zarobić trochę pieniędzy dla mojego syna. Wybuduję go, obiecuję. Gdyby nie to, że potrzebujecie szczęścia, to było dobrze. Jesteście irytujący, jak pasożyty. No dobra. Miałem zbudować ule, a uli nie ma.
Kto chciał tą ulę? Ty chciałaś ulę? Jak to nie teraz? Z tobą mam do porozmawiania. Dlaczego ludzie są tacy słabi? Większość nie wytrzymuje ze mną nawet tygodnia. Daj jej dłuta. I daj jej klinę. Świetnie. Biorę się do pracy. Mam nadzieję, że krewni mojego zmarłego męża będą zadowoleni. Problem w tym, że przysłali mi już kilka listów z pogróżkami. Na wszelki wypadek, czy mógłbyś zbudować dla mnie warsztat, aby mogła pracować sprawniej? Mógłbym. No dobra. Ty chciałaś ulę? Budowałem ulę. Od teraz twoje życie będzie znacznie słodsze. Och, jesteś prawdziwym skarbem. Tak się cieszę. Ale... powinienem był się spodziewać, że będzie jakieś ale. Ale właśnie coś sobie przypomniałam. Obiecałam, że podzielę się z tobą swoimi kucharskimi sekretami. Które przepisy chciałbyś poznać? Kucharka zyskała spokój. Jej bliscy będą się teraz mogli cieszyć... coś tam, nieważne. Zestaw warzyw, przetwarzanie mleka, w soczewicy nadzieja, ciasto miodowe. Zestaw warzyw. Wykonaj sałatkę warzywną, potrawkę warzywną, warzywna, zupa, krem. A ja mogę wszystko. Wow! Wow! No dobre, to jest fajne. Proste przekąski, jakieś... kurde, ja to biorę wszystko. Nie wiem, czy mam tyle miejsca. Mam tyle miejsca. O kasy to mam jak lodu. Panna kotta, pudding miodowy, pudding jagodowy. Pasztyciki warzywne, grzybowe, serowe. Świetnie. Serniki, placek serowy. Fajno. To już mieliśmy chyba. Tak widzę, że te przepisy się już nie sobie powtarzają. Więc kupiłem je za darmo w sumie. O jajka na twardo. Też fajne. Jak wyglądają nasze przepisy? Bo to jest dobre pytanie. Nie mamy jeszcze jednego przepisu. Tylko jednego. Tylko jednego przepisu? A skąd go wziąć? Technika nie jest dostępna. Zgłębisz ją jakimś sposobem. No bardzo dzięki za pomoc. Może byśmy coś sobie ulepszyli? Ja widzę, że wszystko mamy. Ej, no my już wszystko mamy. O nie! My nie mamy już na co wydawać pypków. Jak to tak? To się nie godzi. Ja coś jeszcze miałem do oddania? Postacie. Wiecie co? Ja to zapomniałem, że dzisiaj jest przecież msza. Nie zależy mi już nie wiadomo na czym, więc oczywiście bez niczego sobie tam podlecimy. No dobra, ale tak. Chcę iść do kościoła. I porozmawiać z naszym koleżką. Nie macie katedry, nie mamy nic do gadania. No dobra, zróbmy to. Tu jeszcze widzę, że wiara leżała sobie. Cały tydzień sobie leżała i czekała. Lecimy z tym koksem. Musiałem jeszcze zajebać padem pod stołem. Dobra, błogosławieństwo. Ja się kapki napiłem. No tak skromnie, skromnie. Bardzo skromnie bym powiedział. 11? Bardzo mało. W ogóle ten kościół jest nieopłacalny moim zdaniem. 13 wiary, no co to jest? Co to jest 13 wiary? No dobra. Dalsze questy, jakie my mamy. Postacie. Wróć do Mietka, no właśnie. To też powinniśmy mieć zrobione. Już ile tam kasy wpadło? No, 2,5 golda prawie. Mieciu, co masz nam do przekazania? Nic nam nie masz do przekazania, bo to pewnie jest w kostnicy, nie? Bo ty się rozdwajasz. Jesteś i tu, i tu. Tu dwa Mietki. Co do królowej wampirów? Dowiedziałeś się czegoś od duchów? Oczywiście. Jeden duch o imieniu William odwiedził kilku studentów i powiedział im, że ich wujowie zabili ich ojców. Ja. To niesamowicie istotne. I to wszystko? Prawie. Jeśli chodzi o czarno-złoty płaszcz, to pamiętają jednego ducha dziwaka z lochu. Pojawił się tu tylko raz. To było przed wielkim wybuchem. Szukał tej samej kobiety. Zabrała mu nogę i nie chciała mu jej oddać. No cóż, dobre i to.
Gdzie znajdę tego dziwaka? Zeplenił, więc musi być na 8 piętrze. Nie pytaj dlaczego. I jeśli chcesz, żeby się pojawił, no to potrzebujesz specjalnego amuletu. Gdzie znajdę ten amulet? Cóż, możesz go sobie zrobić z ludzkich jelit, wosku i... A, tak, włosia komunistycznego osła. Tak, tak, po prostu nie pytaj. I musimy od osła wziąć po nieco. Być może to jeszcze teraz nam się uda. Mam taką nadzieję. Tylko co, mam na niego czekać, jak ta dupa? No to by wychodziło. Dobra, jeżeli chciałbym zrobić więcej tych skrzynek, to bym mógł zrobić je w teorii, bo tu potrzebujemy opołów i gwoździ, dużo gwoździ. Mamy dużo żelaza. Więc ja bym to zrobił w ten sposób, że zrobiłbym tych gwoździ właśnie od cholery. Zrobiłbym tych gwoździ od cholery, wziąłbym też od nich troszeczkę tej cebuli złotej, bo oni mają tego dużo. Mają tego mega dużo. Więc gwoździe się i tak przydadzą, to jest raczej deficytowy dla nas surowiec, którego potrzebujemy non-stop, więc to nie ma problemu. Skrzynia z warzywami, to się robi, okej. Zróbmy to. I myślę, że też przydałoby się troszeczkę podrzucić do gotowania może marchewek? A może byśmy coś innego jednak zrobili? Kurde. No nie wiem, pomyślimy. Pomyślimy za chwilę. Przejdziemy się i zobaczymy. No bo tak, teraz ogólnie będzie panna wdzięczka. My do niej chyba już nie mamy żadnego interesu. Jeszcze pójdę i sprawdzę na wszelki wypadek, ale chyba już nie mamy. Wszystko, co chcieliśmy, to mamy w teorii zrobione z nią. Kurde, nie dam tego teraz skoczyło w dół. Teraz miejsce je będzie. Już może nie ma. Zobaczmy w ogóle, co nam dają te rzeczorki. I czy możemy w ogóle je ugotować tutaj. Trochę pieczeni, miska zupy, jakieś tam duperelki, bla 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 bla, zupa z kapusty. Głęboki sen, to nie. O, to jest bardzo fajne. Placek serowy. Zużywa mniej energii, posługuje się siekierą i kilofem. Czupurność. Dobra, no ale to zaraz, górski fort. Przypomniałem sobie, spokojnie. Konkol. Co do mrocznego organu. Weź ten. Kilka dni temu wycięliśmy w pień w atachę nieumarłych w okolicy przesmyku. Na co czekasz? Czytaj zakręcie. Pewno? Może powinniśmy mówić środki bezpieczeństwa. Czytaj, albo cię zamorduję. Bum, 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 bam, bam, bam. Chcę od dziś być taki sam. Bum, 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 bam, bam, bam. Chcę od dziś być taki sam. Bum, 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 bam, bam, bam. Chcę od dziś być taki sam. Coś poszło nie tak. Twój garb jest taki sam jak zawsze. Ale popatrz, teraz ty też masz garba. A patrz tam, garba te wiewiórki. Co? Nie widzę nic takiego. A, rozumiem. To zaklęcie sprawia, że widzisz wszystkich tak jak siebie, z garbem. To iluzja? Ha, a myślałem, że wszyscy mają garby. Ale byłoby super. No to chyba nie dałeś rady. Możesz zapomnieć o Kilofie. Posłuchaj, Konkolu. A co powiesz na darmowe picie w mojej tawernie? Cóż, Horadek nawet mnie nie wpuszcza do swojej, bo niby straszy klientów. Jestem znacznie bardziej tolerancyjny w stosunku do garbatych. To świetnie. Ale ja jestem nietolerancyjny w stosunku do lichych gospód. Staw nam do swojej trochę porządnych stołów i krzeseł, a dostaniesz swój kilof. Ulepsz stoły i krzesła w swojej tawernie, a potem wróć do Konkola. No bez jajec. Gadająca... Nie, czaszka. Gadająca czaszka. No tu. Jak to wygląda niby? Co mam ulepszyć? Beczki. No tu jeszcze beczki można... ciekawe. My tego nie mieliśmy wcześniej. Stół do tawerny 2. Belki, deski. No dobra, to by się dało zrobić. 4. Dobra, potrzebujemy belek i potrzebujemy oczywiście naszych jedwabiów. I belki gdzieś tu były chyba. Beleczki, beleczki wy moje, chodźcie do mnie na podboje. Ulepszmy te stoły i krzesła. Niech będzie elegancja, Francja. Naprawdę muszę to rozebrać najpierw.
No to koniec imprezy, majtki na dupę. Koniec żartów. Proszę mi wypierdzielać. Inwentaryzacja stołowa. Co się stanie, jak cię rozpracuję tutaj? Staniesz? No ty i tak stałeś. Czemu wy udajecie, że siedzicie? Oszuści. Oni wcale nie siedzą. No i nie mogę, bo kurwa stoją, no naprawdę? No wy mnie normalnie rozbrajacie. Wypad, koniec imprezy, majtki na dupę, powiedziałem. Proszę się przesunąć, wypierdzielać. To nie jest tawerna dla oblechów. Oprócz mnie. Paszył won. I ty, proszę wypierdzielać. Macie inne miejsca do siedzenia. Opa. Gdzie on po raz? No nie. To będą stoły. Jak za mało energii? Jak za mało energii? Ło, plus 12. No popatrz ty. Ale to będzie towerniacha. Już mamy 51, jak było. No i to jest tawerna. Górski port, zdążymy jeszcze. Jesteś kąkoli? Jesteś. Moja tawerna jest teraz lepsza. Darmowe usługi czekają. Czy to wystarczy? Możliwe, możliwe. Dobra, już nie złość się. Weź swój kill off. Dziękuję. Czy ja mam lepszy armor? Nie, mam jakiś lichy armor. Więc mogę sobie go kupić nawet. Nie, kup. Do torby uniwersalnej wpadło. Pradawny kill off, to nie. Zwijam tu rzeczy. Cóż to za serce tak w ogóle? Co ono tam ma? 4-1, czyli standardowo. La kosnica. I... a, no tak, osiołek przecież w niedzielę nie funkcjonuje, to też słabo. Chciałem powiedzieć, że nie było dzisiaj osła, ale osła nie było, no bo nie miało go prawa być. Gadająca czacha. Czacha dymi. Nie tu. Kurde, ale my mamy teraz tawerniachy. Tawerniacha jak się patrzy. To jeszcze na sam koniec, zróbmy to. Daj mu pradawny kill-off. Zdajesz sobie sprawę, ile musiałem się natrudzić, żeby zdobyć ten kill-off? Nie mam pojęcia. Jestem naprawdę zmordowany. Dwa lata później. Poddani, walczyliśmy przez wiele długich lat i mieszkańcy. Nie widział ktoś kawałka papieru z jakimiś zapiskami? Nie? A więc stało się. Poganie zostali wytępieni razem ze swoim pradawnym bogiem. Niech ich szczątki walają się pośród bagien. Wojna skończona. Ja, król Józef, pragnę podziękować wam wszystkim. Jesteście wolni. Ira, jeszcze jedna rzecz. Musimy zniszczyć pradawny most. Arcykapłanie Lucjuszu? Ale jak wtedy zdołamy przejść do Krainy Umarłych? Nie musimy. Nasza droga prowadzi teraz do Niebieskiego Królestwa Nowego Boga. Dobra. Możesz nam powiedzieć, jak to się będzie działo? Tak od strony technicznej? No, to skomplikowane. Opiszę to w specjalnej świętej księdze. No więc, zniszczmy most. Kto spośród nas jest dość odważny? Pytam raz jeszcze. Kto? Czyja wiara jest dość silna? Słomiany zapał. Zatem wejrzyj na mnie, nowy Boże. Do ciebie poświęcam ten ostatni symbol stalej wiary. Ale nie stalej. Na trzy. Raz, dwa, trzy. To tak się stało.
To był wielki błąd. I to wielki. Czemu tak sądzisz? O, blaszka. Obejrzyjmy jeszcze. Tak czy siak, Józef i Lucjusz są spoko gostkami. Zostali królem i arcykapłanem, chociaż zaczynali od zera. Ile nam zostało? Niewiele już, ej. Ledwo 5 filmów. Daję mu pradawne klucze. Gdzie były pradawne klucze? Kup 3 rzadkie wazony u kupca. Będzie jutro, okej. Damy radę. Zdobądź zaproszenie, pomóż kupcowi wziąć udział w dużej ceremonii, to też jest okej. Zdobądź jego włosy, by służyć amulet, to też okej. Zrób i zainstaluj dla niej warsztat, to damy radę. Zbuduj dla niej warsztat garbarski, też damy radę. Dostań się do domu, dama, i znajdź pewne klucze. To akurat to musimy zrobić, okej. To wiem. No to luz. Luz, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram dla Shiro, oczywiście się widzimy w następnym odcinku z Graveyard Keeper. Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hej, hej!